Dzisiaj przetestuję z wami żelki, które wyglądają jak makaron z jajkiem. Bardzo ciekawe. Zobaczmy, jak będzie smakowało. Wygląda tak, więc rzeczywiście jak makaron i jajko. Okej. Pachnie ładnie. Bez folii wygląda tak. Oddzielnie mamy jajko i makaron. Spróbuję makaronu. Ciekawe, czy to jest jedna nitka, ale chyba tak. Wow. A nie, dwie. Ale to zdecydowanie najdłuższy żelek, jaki miałam okazję trzymać w życiu, więc spróbujmy. Lekko kwaśny, owocowy i całkiem nie najgorszy w konsystencji, ale mimo wszystko owocowy. Czas na jajko. Żółtko jest pomarańczowe, a białko to taka dziwna, mleczna pianka. Gorsze niż makaron, ale i tak nie najgorsze. Kosztowało to jakieś 2 zł, więc moim zdaniem jest całkiem nieźle.